Jaskina, w której wojewody ludzi przychodzi do Bożego domu, aby prosić o błogosławieństwo dla swojej miłości, dla swojego wspólnego życia. I w takiej właśnie chwili chcemy towarzyszyć Annie i Jakubowi. Oni dzisiaj przychodzą do tego domu, domu zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa, aby prosić o Jego obecność w ich wspólnym życiu. Będziemy po porządku tej liturgii, że chwila, którą przeżywamy, to chwila niezwykła. Pewnie bym zapytał każdą i każdego z Was, jak to wszyscy jesteśmy, o jeden szczególny dzień, który zapadł w Twoją pamięć i zmienił Twoje życie. To pewnie każdy podałby jakiś dzień. Ktoś może podałby dzień, w którym pierwszy raz się zakochał. Poczuł na widok szczególnej osoby to niezwykłe uczucie. Może ktoś z rodziców podałby dzień, w którym narodziło się dziecko, owoc miłości. Ktoś inny może podałby moment, kiedy spełniło się jego największe marzenie, projekt jego życia i poczuł spełnienie. Ale bez wątpienia dniem, który zapada w pamięć człowieka i odciska się na jego życiu jak pieczęć, jest dzień, w którym przychodzi do Bożego ołtarza z ukochaną osobą i prosi o błogosławieństwo. Zaprasza Boga do swojego wspólnego życia. Potrafiłeś zrobić tak, że w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie zachowało się szczęście. Zachowała się radość. Rozkwita to, co najważniejsze. Ale starosta nie wie, że to nie jest jego zasługa. Gwarancją zachowania szczęścia, ludzkiej miłości jest obecność Boga. Jest obecność tego, którego dzisiaj nasi ludzie zapraszają. Jeżeli w miłości dwojga ludzi jest Chrystus z całą swoją miłością, wtedy ona rozkwita. Staje się piękna i godna podziwu. Ktoś kiedyś powiedział, się zapytał, proszę księdza, w żadnych ślubach nie można by było czegoś zmienić. Ci młodzi tak siedzą, a może tak postawić, żeby całą przemoc szli na siebie. Pewnie by chcieli. Ale zobaczcie, to jest kolejna tajemnica tego sakramentu. Oni patrzą w jednym kierunku. Od tej pory patrzą w jednym kierunku. Patrzą na tego, którego zapraszają do swojego życia. Wcale nie chodzi o księdza, który błogosławi Kościół. Tylko na samego Boga. Panie Jakubie, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jak jest to Wasze postanowienie. Czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zacząć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku, zdrowić w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Czy chcecie przejąć i wykonywać potomstwo, którym Was to obdarzy? Proszę Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonej łaskę wytrwania. Niech i miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.
Siłę Królewską. Bardzo serdecznie witam. Chciałbym powiedzieć Panie Boże, Szanowni Państwo, Kursy Jedynek, Wszyscy Święci. Ja, Anna, biorę Ciebie jako Ty za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Co Bóg złączy, człowiek nie marzy się rozdzielać. Małżeństwo przez nas zawarte, ja, Pawła Kościoła Katolickiego, potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Żona, przyjemność do Ojca, jak znak miłości i wierności. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto Baranek Boży, który kładzie grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczniów. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Nieważne wspólne